przeciętnym pilotem. No, oczywiście. Jesteś wyjątkowy. Lubię znać swoją załogę. Mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? Wiem, do czego to zmierza. Robisz rozpoznanie, prawda? Cóż, powiem ci to samo, co powiedziałem kapitanowi. Chcesz mnie na swojego pilota. Nie jestem dobry. Nie jestem nawet świetny. Ja jestem najlepszym pieprzonym sternikiem w całej flocie Przymierza. Najlepszy w klasie w szkole lotniczej? Zapracowałem na to. Te wszystkie pochwały w moich aktach zasłużyłem na każdą z nich. Nie udzielono mi ich z powodu mojej choroby. Dobre mniemanie o sobie, połowa szczęścia w życiu podobno. No, ale on tu wspomina o jakiejś chorobie. Przepraszam, Joker. Nie wiedziałam nawet, że jesteś chory. Jak to, nie wiesz? Kurwa. To znaczy, komandorze. Okej. Cierpię na chorobę zwaną syndromem Wrolika. Łamliwość kości. Kości w moich nogach nigdy się dostatecznie nie rozwinęły. Są jak gdyby puste w środku. Byle nacisk powoduje złamanie. Nawet gdy podpieram się kulami, a nogi mam spięte, ciężko mi się poruszać. Chwila nieuwagi i... trach! Ale radzę sobie, komandorze. Dasz mi Normandię, a sprawię, że zatańczy dla ciebie. Nie każ mi jedynie tańczyć razem z nią. Chyba, że lubisz chrupot łamanych kości. Dlaczego wszyscy nazywają cię Joker? To krótsze niż porucznik sił powietrznych Przymierza Jeff Moreau. Poza tym wieczorami dorabiam, rozśmieszając małe dzieci. No tak. Zastanawiałam się, jak bardzo przypominasz mi świętego Mikołaja. Nie ja wybrałem to przezwisko. Jedna z instruktorek w szkole wciąż pytała, dlaczego nigdy się nie uśmiecham. Zaczęła nazywać mnie Joker i tak zostało. Dlaczego nigdy się nie uśmiechasz? Bo harowałem w szkole lotniczej, komandorze. Na suszenie zębów nie miałem czasu. Pod koniec roku byłem najlepszym pilotem w akademii, lepszym nawet od instruktorów. Wszyscy o tym wiedzieli. Pokonał ich chorowity dzieciak z łamliwymi, malutkimi nóżkami. Zgadnij, komandorze, kto śmiał się na ceremonii ukończenia akademii? Okej. Nie wiem, czy to jest chyba to samo. Dobra. Muszę już iść. Jasne, na razie. Wystarczy tych gadek, co tu jest. Dobra. Dobra, teraz wykonamy jakieś zadanie. Tym razem poboczne. I teraz tak. Przede wszystkim chciałabym wykonać zadanie, którego chyba nie wykonywałam ostatnio, jak przechodziłam tę grę pierwszy raz. Mianowicie... to. Zaginieni Marines. System Sparta na Edolus w gromadzie Artemis Taur. Bo ta misja odblokowuje jakąś misję związaną z Cerberusem. I właśnie koniecznie jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, więc lecimy tam i zobaczymy. Nie na Terum. Dobra. A nie, tu było Artemis Tau. To tu. System Sparta. Gdzie ta Sparta? Tu była. Sparta i Edolus. Planeta. Jeszcze... Nadchodzi wiadomość. O-o. Łączę. Komandorze Shepard, nazywam się Nassana Dantius. Mam propozycję. Nie mogę powiedzieć więcej, to otwarty kanał. Jeśli jesteście zainteresowani moją ofertą, możemy się spotkać w Cytadeli. Rozmawiamy osobiście. Będę czekać w holu dyplomatów w prezydium. Czyli zaczepiła nas jakaś laska. W dodatku chcę pogadać na Cytadeli. To z nią będziemy gadać później. Dobra, tu mamy Edolus, ale jeszcze posprawdzamy inne planety. Nie wiem, czy wszystkie sprawdzałam tutaj. Wydaje mi się, że tak, bo szukałam Liary przez jakiś czas. No, chyba tak. Dobra. To jedziemy od razu na Edolus. Ląduj. O, i
wybieramy naszą drużynę. Chyba wezmę Wrexa, bo może coś ciekawego powie. No i chyba... Kurde, Liara jest słaba dosyć. Ona ma tylko siłę biotyki, a ja sama jestem biotykiem. Przydała nam się jakaś siła bojowa. Może tego weźmiemy. Dobra. I lecimy. Znowu naszym Mako beznadziejnym. Dobra. Uuu. Co tam się dzieje? Co to jest? Jakieś meteoryty czy co? Boże. Nie pamiętam, żeby tu się działo coś takiego. To są jakieś szczątki. Tu jest sygnał SOS, a tu jest anomalia. Dobra. Idziemy do tego sygnału SOS, bo to jest chyba nasz główny punkt, do którego musimy dojechać. On jest chyba niedaleko. Od razu mówi, że będę się... że nie jeżdżę po planetach według jakichś ustalonych dróg, tylko przeważnie przez góry jakieś. Więc się proszę nie śmiać ze mnie. Bo mi się nie chce jechać naokoło. O, jak blisko to jest nawet. Czy tam jest jakiś get? Czy co to? Nie, to jest jakaś wieżyczka. Dobra, chyba nie widzę tam żadnych niebezpieczeństw na razie. Jedziemy, jedziemy, nie zwracamy uwagi na te wielkie meteoryty, co tu tam latają. Ciekawe, czy tutaj mogą trafić. Chyba nie, bo jeszcze mnie nie trafiły. To jest dość dobrym znakiem. Ło! 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 Chyba se żartujecie! Nie, ja stąd spierdykam. Co to... co to by... Ej! Ja cię nie bawię z takimi potworami! Miażdży paszcza, tak? Chyba se jaja robić. Dobra, teraz to już wiem na pewno, że nie przechodziłam tej misji. Ło! Ło! A mnie czymś się zaraziła. Kurde. Nie wiem, co to jest. O nie, o nie! Co to ma być, kurna? Gdzie jesteś? Nie, nie, nie pluć na mnie, o ty świnio. Mama nie uczyła, żeby nie pluć? Ej, o kurde. Dobra, spirytyk. Weź się. Ode mnie, odwal. Ty głupia miażdży paszcz. Kurde, ona jest mocna. No, idź, idź stąd, idź stąd. Nie wiem, gdzie mam uciekać. Masakra. Jestem ciekawa w ogóle, czym ona pluje i właściwie... Aaaa! Uciekać, uciekać. Dobra. Czym ona pluje i czy to mi robi jakąś większą szkodę? Wow! O, szlak! O nie, nie mogę się ruszyć! No! O! O, dobra. Kurde, znowu mnie trafiła. Dobra, już wiem, że jest niebezpieczna. Dobra, idź se stąd. Odczep się ode mnie. Kurde, nie widzę jej. Okej. Jeszcze raz się pojawię. Wow. O nie, znowu będzie chciała. O, szlak. Weź, przestań na mnie pluć. Dobra, chyba ją pokonaliśmy. Ej, napraw mi, Makowo. O, ledwo żyje. Masakra. Jeszcze jedna tu jakaś jest? Mam nadzieję, że nie. Dobra, już mogę się ruszyć.